Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przewodniczącego klubu SLD, premiera Leszka Millera, z udziałem pani poseł Anny Bańkowskiej, pana posła Artura Ostrowskiego i pani poseł Łybackiej, wiceprzewodniczącej klubu. Bardzo proszę, pan premier Miller. Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu chcieliśmy Państwa poinformować, że w ubiegłej kadencji Sejmu nasz klub wykazał się bardzo wielką aktywnością, składał szereg projektów ustaw, ponad 100 z nich nie zostało przez Sejm przyjętych, albo w ogóle przez marszałka Sejmu nie zostały poddane procedurze i ugrzęzły w osławionej zamrażarce sejmowej, albo też w czasie prac sejmowych były eliminowane czy procedowane zbyt długo. Chcemy do tych projektów wrócić, bo one są wielkim kapitałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i chcemy koncentrować się na sprawach wolnościowych, wolności politycznych, światopoglądowych i gospodarczych. Generalnie rzecz biorąc, uważamy, że tak jak w ciągu wielu ostatnich lat polskiej transformacji, polska lewica, SLD koncentrowały się na państwie, myśląc o społeczeństwie, to teraz przychodzi czas, aby skoncentrować się na społeczeństwie, myśląc o państwie. Chodzi zatem o to, że te wszystkie nowe zjawiska dotyczące protestów odnoszących się do nierówności społecznych, do kwestii związanych z blokowaniem awansu, zwłaszcza dla młodych ludzi, rosnącym bezrobociem, trudnością w znalezieniu pierwszej pracy, usamodzielnienia się, założenia rodziny. Te wszystkie problemy domagają się szybkich decyzji, szybkich rozwiązań. Chcielibyśmy, aby nie tylko o tych kwestiach mówić, a prezentować określone projekty rozwiązań, bo praca w Sejmie to jest debata nad konkretnymi projektami. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu 4 ustawy. Ja je tutaj mam. Szczegółowo omówią je moje koleżanki i koledzy. W tych projektach Państwo dostrzegą tą myśl, którą przed chwilą wyraziłem. Odmówienia, jak ma być, nie staje się, jak być ma. My zatem nie tylko mówimy, jak ma być, ale staramy się zmierzać do określonego, założonego przez nas celu. Proszę bardzo o krótkie prezentacje. Pani poseł Anna Bańkowska. Dzień dobry Państwu. Proszę, do wielu spraw pilnych, które należy w naszym kraju rozwiązać, należą na pewno kwestie dotyczące sprawiedliwej polityki społecznej. Kampania wyborcza uświadomiła tym politykom, którzy byli przeciwko naszym propozycjom dotyczącym właśnie wspomożenia ludzi ubogich w przetrwaniu trudnego dla nich czasu, uświadomiła im, że rzeczywiście, tak jak SLD mówi, jest wiele milionów osób, które wymagają wsparcia ze strony budżetu i nie tylko. W związku z tym liczymy, że nasze pomysły, które będą kontynuacją tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej kadencji, trafią tym razem na podatniejszy grunt wzruszonych polityków liberalnych, którzy widzieli płaczące osoby, które pytały, jak żyć. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy i informujemy o tym, że składamy do laski marszałkowskiej 2 projekty. One są tożsame, tylko że znowelizowane w stosunku do tego, co było w poprzedniej kadencji. Pierwsza sprawa, która może nam pomóc złagodzić problemy demograficzne i problemy polskich rodzin, to jest ustawa o świadczeniach rodzinnych. Na skutek zamrożenia progów dochodowych uprawniających do świadczeń, które były niezmieniane od momentu wejścia w życie ustawy, czyli od 2004 roku, 2,5 miliona polskich dzieci
straciło prawo do zasiłków rodzinnych. Uważamy, że to jest skandaliczna sprawa, że Polski nie stać na to, żeby polskim dzieciom pomagać i to w jakimś minimalnym chociażby zakresie. Nasza ustawa mówi o tym, żeby zwaloryzować progi uprawniające do świadczeń w tempie takim, jak rośnie minimalne wynagrodzenie, czyli w oparciu o kategorię, nad którą rękę trzyma rząd i wprowadzamy mechanizm waloryzacji świadczeń. Dzięki temu przywrócimy prawo tym dzieciom, które utraciły zasiłki rodzinne i zajmiemy się również szerszym wspomaganiem. Druga sprawa dotyczy minimalnego wynagrodzenia. Nie jeden raz już na tej sali mówiliśmy, że nasz projekt, który leżał 4 lata, a nie został przez Sejm do końca rozpatrzony, mówi o tym, że minimalne wynagrodzenie powinno dążyć do tego, żeby mieć poziom połowy przeciętnego wynagrodzenia. Tak jest w wielu krajach, które w sposób, bym powiedziała, odpowiedzialny traktują wynagrodzenie za pracę. Powtarzamy ten projekt. Jest on tożsamy z treścią projektu, z ideą projektu, który złożyła Związek Zawodowy Solidarność i który jako projekt obywatelski w Sejmie jest. Nasz projekt 4 lata czekał na rozpatrzenie. Mamy nadzieję, że wreszcie w tej kadencji zostanie nasza propozycja przyjęta. Nie może być tak, żeby osoby, które pracują na pełen etat za minimalne wynagrodzenie, nie były w stanie z tego minimalnego wynagrodzenia się utrzymać, jak jest obecnie. Dziękuję i pan poseł Artur Ostrowski. Obok tych projektów, które dotyczą spraw społecznych, mamy projekty, które dotyczą relacji państwo-kościół. Dwa projekty, które zostały złożone w poprzedniej kadencji, nie doczekały się uchwalenia. Pierwszy z nich to jest ustawa o likwidacji funduszu kościelnego, który już spełnił swoje zadanie. Uważamy, że należy zrobić to szybko, procedować, uchwalić tą ważną ustawę, która nie została podjęta przez poprzedni Sejm. Drugi projekt ustawy, bardzo istotny, to jest ustawa o odrębnym świadectwie z religii. Uważamy, że świadectwo jest świadectwem państwowym i na takim świadectwie nie powinny być oceny, które są ocenami związanymi z wiarą. Takie świadectwo może być wystawiane przez władze kościelne, przez księży. Tym samym ocena z religii nie będzie wliczana do średniej ocen. Religia w szkołach została wprowadzona z konkordatem, natomiast ten projekt ustawy nie łamie tych przepisów konkordatu, jest z nim zgodnych. Można bardzo szybko podjąć pracę nad tym projektem, wprowadzić go w życie, tak aby w nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie w Polsce mieli odrębne świadectwo z religii. Pani minister Łybacka. Proszę Państwa, tak jak powiedział pan poseł Ostrowski, nasza propozycja dotycząca odrębnych świadectw z religii pozostaje w zgodzie z porządkiem prawnym. A ja przypomnę, że porządek prawny to jest konstytucja, ustawy zwykłe i umowy międzynarodowe. Wszelkie próby kokietowania opinii publicznej, że oto można jedną decyzją wyprowadzić religię ze szkół, pozostają niezgodne z artykułem 13 konkordatu, który, przypomnę, nie został ratyfikowany w Sejmie, w którym większość miała lewica, czyli w latach 93-97, został dopiero ratyfikowany w roku 97, w drugiej połowie, kiedy rząd przejęła większość AWS-u. Korzystając z Państwa ogromnej obecności i uwagi, chciałabym także za Państwa pośrednictwem zwrócić się do Pana posła Palikota. Pan poseł wczoraj podczas rozmowy z Panią redaktor Moniką Olejnik powiedział, że oto ja wprowadziłam odpłatność za nauczanie religii w szkołach. Zbyt cenię inteligencję pana posła Palikota, abym mogła zakładać, że nie jest w stanie dotrzeć do informacji, zrozumieć informacji i ją należycie wykorzystać. Informuję państwa, że religię do szkół wprowadzono najpierw prawem powielaczowym i była to decyzja pana ministra Samsonowicza i pani minister Radziwiłł. I następnie w momencie, kiedy ratyfikowano konkordat, religia mocą konkordatu została wprowadzona
i zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym za pracę należy się wynagrodzenie. I nie robiły tego, raz jeszcze podkreślam, rządy lewicy, tym bardziej ja. Natomiast za moich czasów to, o czym mówił pan poseł Ostrowski, a więc ocena z religii nie była wliczana do średniej. To rozporządzenie zmienił pan premier Roman Giertych. Dziękuję państwu.